Siemaneczko, witamy Was wszystkich. Zapraszamy na kolejny odcinek z wędkami Westin. Tym razem seria wędek W6. Tak się spodobało firmie Westin te odcinki, które robimy i Wasze zaangażowanie przede wszystkim, gdzie bierzecie udział w tych komentarzach, w konkursach, że postanowili dać nam jeszcze odcinek z seriami W6, a pani W8. Wiecie, co to oznacza? Że w dzisiejszym odcinku będzie do wygrania wędka W6, więc musicie zostać do końca, a w kolejnym odcinku będzie do wygrania wędka W8. Wędki W6 mamy jaki tutaj przydział cenowy, Piotrku, może byś powiedział? No, widełki wędek W6 to jest tak, powiedzmy, od 1100 z groszem do 1500 z groszem za te najdłuższe wędki. A W8 są to wędki w okolicach 2500, a więc nagrody nie lada, dlatego zostańcie z nami, a zaczynamy od zwycięzcy, który wygrał w poprzednim odcinku wędkę W4. A zwycięzcę wędki pod gumy tego kalibru wybrał trzeci karspotter Europy, mistrz Polski juniorów w wędkarstwie, Tomasz Żaron! Wędkę W4 Monster Streak wygrał Mateusz Słubecki. A dlaczego? Bo chce zacząć łapać wielkie ryby na wielkie przynęty. A i dlatego sztachara przyda mu się do przeganiania mięsiarzy. Pozdrawia najlepszy sklep w Polsce, Team Pleciona. Gratulacje! Wybraliśmy dla Was dzisiaj tutaj 10 ciekawych wędzi z serii Westin W6. Są to cięte elektryczne blanki, robione na matach Toraja. Dodatkowo wszystkie uzbrojone są wysokiej klasy przelotki Fuji Seek oraz uchwyty kowrotka również Fuji. Praktycznie cała seria wędek robiona jest na piance. Mamy tutaj tylko jeden model Spin, który robiony jest w korku. Pierwsza wędka to Street Stick 2.13, 2.10 grama ciężar wyrzutu. Bardzo skąpe wykończenie, dostęp do blanku, smukłego blanku, uchwyt Fuji. Super to leży w ręce, miałem przyjemność tą wędką łowić okonie. No niesamowita frajda. Tutaj nawet okonki, łapianie na jiga okonków 20-centymetrowych daje dużo frajdy. Mamy duży zapas mocy, dość miękką szczytówkę, która fajnie pracuje nawet pod niedużymi rybami. No i co przede wszystkim zaskakuje, to czułość. Tu czujemy wszystko. Gdy łowimy plecioneczką cieniutką, tutaj myślę o 006, 007, główeczką 3-gramową na głębokości 3-4 metrów, czujemy dno, jesteśmy w stanie rozróżnić kamyki od korzeni. Także niesamowita czułość, każde puknięcie, wszystko jest kwitowanie od razu zacięciem. Pokażemy teraz może ugięcie tej wędki. Jako ja się tylko dodam, Michał, że to jest też bardzo dobry kij na pstrągi. Bo chyba oczywiście, to jest mega uniwersalny kij. To jest pstrąg, okoń, jaś, kleń. Jak widać, jest tutaj właśnie ta moc, o której mówiłem. A teraz na razie lekko przyginamy i za chwilę pokażemy, jak ona dalej tak będzie. O. Jest bardzo dużo mocy, jak widzicie. Bardzo dużo mocy, a więc nie ma tu problemów w ogóle z wcięciem ryby. No i ja tylko dodam jeszcze, że ta wędka waży, nie powiem dokładnie, ale z tego co pamiętam, 90 kilka gram. Druga wędka z kolei, którą chcemy Wam pokazać, jest to Westin Finesse Trigger, czyli wersja castingowa, TNC, czyli Texas and Carolina, 2.13, 5.15 wyrzut. Jest to wędka dwuskładowa, taki lekki casting. Możemy Wam polecać tak naprawdę do łowienia głównie okoni, większych okoni, pstrągów, ale też przez to, że ta wędka jest naprawdę szybka i ma zapas mocy, możemy śmiało łowić nią sandacz na lekko. No wiadomo, wędka do 15 gram jest to dość mały wyrzut jak na sandacza, ale powiem Wam, że coraz częściej spotykamy się z tym, że ludzie łowiąc na bardzo płytkich zbiornikach biorą naprawdę delikatne wędki pod sandacze. A jak widzicie, nie widzicie Majkiego. Majkiego dojechał COVID niestety, 19. Stracił głos, może wróci do nas jeszcze na końcówkę. Powinno tak się stać. Tak, może jeszcze pokażmy, Rafał, najpierw przy takim lekkim ugięciu. Tutaj sama szczytówka przy lekkim ugięciu. O, widać, że pracuje praktycznie sama szczytówka. I teraz ciągniemy ją dalej. Jak ona ładnie odbija. Oj, bardzo ładnie. Pięknie, gaśnie. pięknie. No i tutaj widać, że praktycznie tutaj w tym dolniku jest bardzo dużo mocy. Wędka pracuje, można powiedzieć, tak. Ta konkretniejsza praca zaczyna się od połowy blanku. Ale bardzo ładne, płynne ugięcie, bez przesztywnień.
Naprawdę fajne ujęcie tej wędeczki. Kolejne wędzisko, które chcemy Wam zaprezentować, jest to wersja Dropshot 2.10, wyrzut od 4 do 21 gram. Jest to jedyna wklejka w zestawieniu wędek Westin W6. Co mogę powiedzieć o Dropshocie i o wklejce? Jak najbardziej polecam taką wędkę do Dropshota. Czuła szczytówka przy takim delikatnym podbijaniu, podszarpywaniu przynęty spełni no, świetnie swoje zadanie. My też łowimy, powiem Wam, nawet na płynącej wodzie na tego Dropshota. Shota ryby, które zazwyczaj łowi się na woblery, bo często klenie, i naprawdę te wklejki pod takim łowieniem funkcjonują świetnie. Wiadomo, tutaj jest też ten uchwyt kowrotka odchudzony, bo ta wędka waży jedynie 100 gram. No i tu jeszcze taka ciekawostka, mamy wycięty ten dolnik, że podczas trzymania tej wędki tutaj ten dolnik idealnie przylegał nam do przedramienia. Czyli on taki jest fajnie wyprofilowany pod przedramię. No. Dokładnie, dokładnie. Ogólnie wklejeczka też pozwoli lepiej animować, znaczy prawidłowo animować przynęty na Dropshocie, no nie? Dokładnie, płynne, delikatne. Bez odbijania od dna ciężarka, będzie można w miejscu bardzo ładnie grać tą przynętą. Jasne. Przyginamy. Najpierw pokażemy tą wklejeczkę. Sama wklejeczka. Ona jest w tym miejscu wklejona bardzo ładnie i schludnie. Szczerze powiedziawszy, że gdybyśmy nie stał się jeden przypadek, to byśmy nawet nie wiedzieli, że tam jest wklejka. Dokładnie, bo się zastanawialiśmy na początku, czy to jest. Jednemu klientowi udało się złamać. To nie jest łatwe ogólnie. Ale pozdrawiamy bardzo. No i też widać pięknie, głębokie, płynne ugięcie. Wiadomo, tak jak mówiłem, no to są dość sztywne wędziska, więc w dolniku zawsze będzie sporo mocy, ale od połowy te wędki pięknie zaczynają pracować. Kolejna wędeczka z tej serii. Jest to wędka W6 Finesse Shad do 28 gramów o długości 2,20, czyli taka bardzo fajna, uniwersalna wędka, czy to ktoś chce połowić z łódki, bo raczej pod to byśmy ją, że tak powiem, proponowali, ale z brzegu niektórzy ludzie też lubią łowić na wędki krótsze, ja się na przykład do takich zaliczam i to jest bardzo fajna długość, żeby jej się rzucić dalej, z jakiejś trzcinki już można też tą przynętę zarzucić, a jednocześnie nadal to jest bardzo dynamiczny blank. No i zdecydowanie polecana wędka pod takie polskie łowienie sandaczy, czyli nie na jakieś bardzo ciężkie przynęty, tylko tak standardowo do 28 gramów. Fajnie się tą wędeczką te sandacze obgoni. Tylko dodam, że ta szczytówka w tej wędce jest naprawdę czuła i szybka, bo ta wędka mimo, że jest długości 2,20, nie jest aż tak smukła przy dolniku, ale ma dosyć smukłą tą szczytówkę. Przez taką budowę blanku właśnie te wędki stają się bardzo takie szybkie, szybkie, elektryczne. Przyginamy. Tak, progresywne ugięcie dzięki temu jest, ale jak widać nie ma żadnych przesztywnień, bardzo ładnie te wędki pracują. No, tutaj naprawdę nie można nic tym wędkom zarzucić, dokładnie. Kolejna propozycja jest z serii Powertease. Powertease 2,50 do 28 gram. Ja osobiście łowię tym kijem, tylko posiadam go w wersji 2,70. No i co mogę o tym kiju powiedzieć? Przede wszystkim, że jest to kij bardzo, bardzo szybki. Jest to kij, który jest pełnym blankiem, a pracuje tak jak wklejka. Śmiało też można powiedzieć, że ten kij do 28 gram można spokojnie przeciążyć 15-20 gram. On się takich przeciążeń nie boi, bo to jest naprawdę bardzo mocne kije z ogromnym zapasem mocy. Na pewno kiedyś widzieliście, była taka wstawka z Rugi z dużym szczupakiem, gdzie na W3 właśnie z tej serii wyjechał piękny, duży szczupak i naprawdę ten kij praktycznie pod tą rybą nie zajęknął, więc śmiało można dostosować również pod duże szczupaki, ale będzie to super alternatywa pod sandaczyka. Dosyć długi dolniczek, no nie? Już jest w tym. Tak, no przy tej długości wędki już ten dolnik musi być troszeczkę dłuższy, żeby lepiej wiadomo nam tą wędeczkę. Ale to jest taka długość, że nie będzie grzebać po kieszeniach podczas łowienia w jakichś zimniejszych miesiącach. Tu nie, ale już przy 2,70 może trochę grzebać, zgadza się. Przyginamy. Na początku przygniemy lekko tą samą szczytówkę, Samą szczytówkę nie jest ciężko dosyć. No ale dokładnie, to widać po prostu z daleka, że ten kij w pewnym momencie zaczyna stawać. Klękam do miecza. Piotrek teraz nie pasuje na rycerza pleciony. No i dokładnie, wędka 2,50, a praca... Tutaj. Czekaj, praca dawaj. Praktycznie od połowy. Pompuj! Dokładnie, sztywny dolnik i od połowy piękna praca. Okay, all right.
kolejne wędzisko, bardzo ciekawe tym razem. Jest o, będziesz seria... rąbał, widzę. Będę rąbał, dokładnie. Dolnik jest taki jak trzonek od siekiery, ale to jest bardzo ciekawa, że tak powiem, zaleta tej wędki. Wędka W6 spin od 7 do 30 gram. 3-metrowe wędzisko, no to może powiedzieć, że to jest takie moje wiślane łapanie właśnie boleni, nie tylko boleni, bo również na takie mocniejsze wędziska do 30 gram ja łowię na wiśle klenie, zdarza się jakiś sandacz, przyłów suma, no jest to mega uniwersalny kij na takie 6-7-centymetrowe woblery, których tutaj najczęściej używamy. No dokładnie, trzeba tutaj pokazać ten nietypowy dolnik, prawda? Taki mega... duży, piękne, gruby, wyprofilowany, ale wcale nie jest zbyt ciężki. No mówię, ten kij do najlżejszych nie należy, ale dzięki temu dolnikowi naprawdę jest świetnie wyważony, no i akcja tego kija jest niebanalna. Ja tylko powiem, że no tą akcję, no to nie jest jakiś mega szybki kij, ale śmiało można powiedzieć o tym kiju, że to jest kij o dość szybkiej akcji. Pięknie zjeżdżamy. I tak właśnie przy dużym 80-centymetrowym boleniu ten kij będzie się zachowywał. Piękna, piękna parabola. Czyli teraz tak, jeżeli ktoś nie wie, jaką wybrać wędkę, to powinien pójść po prostu za stadem i wybrać to, co wybiera większość, czyli to jest wędeczka o długości 2,40 i wrzucić do 400 gramów. Taki uniwersał pod sandacze, pod szczupaki. Dokładnie. Bardzo ciekawa akcja. Seria Power Shad jeszcze dodam. Dokładnie. Najczęściej wybierany kij przez polskich wędkarzy. No wielu klientów decyduje się właśnie na tą długość i na ten ciężar, ponieważ taka długość jest dobra do łowienia i z brzegu, i z łódki. Co do wyrzutu, takim kijem obsłużymy sobie średnie przynęty szczupakowe typu Kanibal 12. Siemanko. Ale... Ale śmiało możemy założyć sobie na ten kij również szatiza na przykład 16 cm, tylko wtedy już nie przesadzamy z obciążeniem. Pokaż Rafał ten kij, jak będziemy go przyginać. Tak jest. Już w porównaniu do serii Power Tease, to nie, ten blank jest bardziej spolegliwy, ale dzięki temu, że jest wyższy, zgadza ten wyrzut, także te no sandacze będą ładnie wpinane. Ten typ blanku nazywam wędką szczupakowo-sandaczową, bo tak nie jest to typowa pała, ale nie jest to typowy pracujący szczupakowy kij. No ale jak widać, ugięcie tego kija też tutaj naprawdę... Dawaj! Do góry, kurde. O! Patrzcie, nawet kropelka na skroni się potu mnie nie pojawiła, a Piotrek już tam... A ja już jak ledwo, on na jazdę ledwo, tam, ledwo, 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 jak on wyszła. Tam ciągnie, kurczę, jak lęknęłem, a on tam ciągnie, kurczę. W ogóle to jest paradoks wędkarza. Kolejny kij z serii Power Tease. Teraz jeszcze wyrzuci 70 gramów, długość 2,70. No to jest już kawał naprawdę sandaczowej pały. To jest po prostu pała. To jest pała. Nie, ogólnie oszukujmy się, to jest pała, no. To jest... O, przepraszam, musimy nagrać jeszcze raz chyba. To jest naprawdę konkretna pała na sandacze, na szczupaki też oczywiście, chociaż jest sztywna, tak, ale jak ktoś lubi tak łowić, chce mieć po prostu jazdę podczas holu. Dokładnie, ja tylko dodam, to będzie ją miał. Bo ta wędka naprawdę, ludzie takich wędek na szczupaki używają. Niektórzy klienci lubią bardzo szybkie kije pod szczupaka, bo jeśli łowimy sandacze, taki kij na rzekę też nam się nada, tylko musimy pamiętać, że to już jest kij nie pod główkę 10 czy 15 gram. Tutaj powinniśmy założyć 20-30 gram minimum, ale taki kij poradzi sobie również z główką 50-gramową w najcięższym nurcie, czyli może być, że jest to kij do zadań specjalnych, po prostu, kij do zadań specjalnych. O tak, tak. Ale zobaczcie, tak. Ten kij pięknie pracuje. Tak. Przy takiej gramaturze ta praca jest po prostu, no... Wspaniale. Idealna. Chyba mimo tego, tak jaki łowić. Ten kij jest szybki, jak on progresywnie pracuje. Pięknie. No tak pracują kije po prostu z wysokiej półki, no mówiąc wprost. Prawda. Ja jeszcze tylko może tutaj pokażę właśnie ten fajny taki wyprofilowanie tej piantni tutaj na tym dolniku. To są też takie szczególiki, ale dzięki temu ta wędka naprawdę lepiej układa się na ręku. Kolejny kijek, tym razem wersja Jerkbait. To jest wersja 195 do 80 gram. Kij po prostu no, bajecznie lekki. I co ważne, no ta wersja 1+1 przy tych wędziskach to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo to są krótkie wędki i tutaj dzięki temu naprawdę ta wędka posiada jeszcze lepszą pracę niż te wędki dwuskładowe, bo jakby to ugięcie jest bardzo takie dokładne, progresywne, nie ma prawa być żadnych przesztywień na tym blanku.
No, chciałeś mnie oszukać, ja wiem jak się trzyma kasta. Pod żerki. No słuchajcie, bardzo fajna wędka. Tą wędką obsłużycie sobie większość dostępnych jerków na rynku, bo powiedzmy sobie szczerze, że tam jerków powyżej 100 gram nie ma aż takiej masy. Większość. Mało kto używa z brzegu na przykład. Więc mówię, że do 80 gram to jest. Większość tych jerków to jest do 80 gram. Kij wiadomo, że tam można troszeczkę przeciążyć, ale bez jakichś tam większych, powiedziałbym, gramatur. No i śmiało taka gramatura wędki również pozwala stanąć sobie, poproszę Rafał jeszcze na chwilkę, stanąć sobie na dziobie łódki, obniżyć ten kij i pięknie jerkować sobie do boczku, tak? W ten sposób na boczek. Nawet jak jest wysoka burta. Tak, jest to bardzo, bardzo wygodny sposób pływania na jerki. Do tego łowienia też polecamy. Trzeba dodać, że to jest wędeczka 1 plus 1, czyli troszeczkę skrótszy skład przy przewożeniu, natomiast zalety wszystkie kija jednoskładowego, czyli mocny blank bez jakichś osłabień typu jakieś łączenie na środku. Najlepsze ugięcie. Tak jest. I ugięcie też jak najlepsze. W takich wędziskach. No mówię, jest to szybki, sztywny kij. No, ale zobaczcie, pod większą rybą ten kij naprawdę pięknie zapracuje, tak jak mówiłem, żadnego przesztywnienia. I na koniec naszej prezentacji mamy taki, powiedzmy sobie, deser Powercast T, czyli jak słychać już z nazwy, wędka w kaście, 2,33 długość do 130 gramów, no to już jest potęga, no nie? To już jest kij pod naprawdę duże przynęty, duże szczupaki, tak, bardzo fajnie sprawdzi się pod gumami, swimbaitami. Oczywiście, jeśli ktoś chciałby ten kij używać bardziej uniwersalnie, czyli również pod jerki, śmiało takim kijem można podżerkować, bo ten kij ma odpowiednie dużo mocy, jest też dosyć szybkim kijem. Ja tylko może dodam jeszcze tutaj dwa słowa o całości serii, tak? Bo to jest już ostatnia wędka. Jeśli cenicie sobie jakość wykonania, lekkość wędziska, idealne wyważenie, czułość, musicie wziąć pod uwagę zakup tej wędki, ale przede wszystkim, jeśli macie możliwość, weźcie ją do ręki, bo dopiero po wzięciu do ręki tego wędziska czuje się, że tak powiem, to coś, co naprawdę te wędki magicznego posiadają i no świetnie po prostu dopasowują się do ręki. No, to są wędki, powiedziałbym, jeszcze z takiej wyższej półki, ale jeszcze za w miarę rozsądne pieniądze. Przyginamy, Rafał? Tak, jak najbardziej. I tak jeszcze dodam, że tak może moim własnym, oczywiście prywatnym zdaniem, to nie jest stanowisko firmy, broń Boże. Może i jest, ale nie wiem Weź tego. Weź, Rafał, złap trochę tak, za lecąc nomenklaturą bardziej bokserską, to tak pound for pound. Chyba najfajniejsze wędki, że w tej cenie przekłada się to na jakość, no nie? Z serii Westin. Za samą końcóweczkę trzeba trzymać. O! I teraz widać pełne ugięcie tego kija. Teraz to widać kwadrat. I standardowo, moc dolniku, naprawdę od połowy piękna praca kija. Okay, all right. Dzięki, że byliście z nami. Mam nadzieję, że wszystkie informacje, które udzieliliśmy Wam w filmie, pomogą Wam wybrać idealną wędkę dla Was. A co na koniec filmu o wędkach Westin? Standardowo konkurs. Oczywiście, tak jak powiedział Piotrek, mamy nadzieję, że przyczynimy się do tego, że te wędki będą bardzo bardziej popularne na rynku, bo są warte tego, są wyjątkowe. Kto weźmie ją raz do ręki, to na pewno nie będzie chciał jej wypuścić. Dlatego jest konkurs. Standardowo napiszcie, którą wędkę z tutaj prezentowanych chcielibyście dostać i dlaczego. Także jeśli Wam się podobało, rozważcie subskrypcję naszego kanału. I do następnego. Trzymajcie się mordy. Elo! Elo! Elo!